No więc, proszę Państwa, metoda, ta metoda afiniczna prowadzi do tak zwanego afinicznego Lagrangianu, czy też afinicznej zasady wariacyjnej, w której wariujemy tylko po jednym obiekcie, mianowicie po gammie. No i mamy już kilka przykładów. Pierwszy przykład, kilka wykładów temu Państwu pokazywałem, że Lagrangian równy po prostu 1 przez 8 pi lambda, a tutaj jest wyznacznik z k mu nu i jego pierwiastek, to jest, on daje nam próżniowe równania Einsteina ze stałą kosmologiczną lambda, prawda? Teraz jeśli pole grawitacyjne jeszcze oddziałuje z polem skalarnym, no to wyprowadziliśmy ten Lagrangian, pierwiastek z wyznacznika, a tu jest k mu nu plus fi mu fi nu. O, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można jako ciekawostkę powiem coś, co zamierzałem tutaj przeliczyć, ale chyba nie powinienem tak bardzo głęboko iść w te rachunki. To tylko powiem Państwu, że gdyby rozważać elektrodynamikę, prawda, czyli równania Maxwell-Einstein, no to Lagrangian materii, Państwo wiecie, ile wynosi. 1/4 pierwiastek z G, a tu jest F mu nu, F mu nu. No to stosunkowo łatwo jest wyliczyć ten pełen Lagrangian, który jest równy oczywiście Lagrangianowi Hilberta plus Lagrangianowi materii, tyle tylko, że z niego należy wyeliminować metrykę, prawda? Metrykę po drodze wyeliminować. No i okazuje się, że ten Lagrangian bardzo ciekawie wygląda, mianowicie jest równy 1/4 pierwiastek z, napiszę to tak, k, a tutaj jest, aha, może poszedłem tutaj na łatwiznę, ale może lepiej jednak nie iść na aż taką łatwiznę. Przepraszam bardzo. Tutaj trzeba napisać tak, f mu nu f alfa beta, a tutaj jest g mu alfa g nu beta, prawda? To jest zwężenie dwóch f-ów. Otóż proszę Państwa, okazuje się, że jak stąd wyliczyć Lagrangian całkowity równy Lagrangianowi Hilberta, no, który jest ciągle tą krzywizną skalarną razy 1/16, czyli razy stała grawitacyjna i jeszcze razy pierwiastek z G, i do tego dodać ten Lagrangian metryczny, a następnie wyeliminować z niego metrykę po to, żeby wyrazić ten Lagrangian przez legalne zmienne, mianowicie pole grawitacyjne i jego pochodne, pole czteropotencjału elektromagnetycznego i jego pochodne, prawda, bo to F-y to są pochodne czteropotencjału, to okazuje się, że ten Lagrangian wygląda zdumiewająco, mianowicie, że to jest wyznacznik właśnie, trzeba wszędzie, zamiast
w tym Lagrangianie zamiast k napisać g. No i tu będzie f mu nu f alfa beta, a tutaj jest k do minus pierwszej mu nu, k do minus pierwszej, nie, przepraszam, nie mu nu, tylko mu alfa, k do minus pierwszej nu beta. Proszę Państwa, to jest stosunkowo łatwy rezultat do wyliczenia. No i ten Lagrangian zależy od gammy i jego pochodnych, które wchodzą do tej symetrycznej części tensora Ricciego oraz pochodnych czteropotencjału elektromagnetycznego, ponieważ to jest równe d mu a nu minus d nu a mu. I okazuje się, że że zasada wariacyjna pierwszego rzędu oparta na tym Lagrangianie daje nam właśnie teorię Maxwella-Einsteina. No dobrze, i na samym końcu jeszcze, czyli w ten sposób omówiliśmy dwa sposoby posłużenia się tym Lagrangianem, który jest sumą Lagrangianu Hilberta i Lagrangianu materii. Notabene widzimy, że ten Lagrangian Hilberta, to on odgrywa rolę transformaty Legendre'a. To jest coś, co się nazywa w mechanice P razy Q kropka, prawda? Bo to jest metryka razy pochodne gammy. No i proszę Państwa, jeszcze trzeci sposób to jest po prostu Lagrangian metryczny. Lagrangian metryczny, gdzie ten L traktujemy jako nie jako funkcję gammy, prawda? W obu tych sposobach to metryczność koneksji wyprowadzaliśmy z samej zasady wariacyjnej, a tutaj mówimy nie, nie ma żadnej gammy. Jest metryka, są pierwsze pochodne metryki, z których budujemy gammę oraz pochodne gammy, które składają się z metryki pierwszych pochodnych oraz z drugich pochodnych metryki. No oprócz tego jest pole i pole materii. No i stosujemy znów filozofię najlepszego ze światów, to znaczy wariujemy względem dwóch zmiennych, mianowicie metryki i pola materii. Proszę Państwa, ktoś mógłby powiedzieć, że no, w gruncie rzeczy, a co mnie obchodzi sposób, w jaki ty wyprowadziłeś równania pola? No liczą się równania pola, prawda? A już czy ty pierwszym sposobem, czy drugim, czy trzecim wyprowadziłeś, to nie ma znaczenia. No w jakimś sensie jest to prawda, natomiast gdy widzimy, jaka jest struktura tych równań, to jest to bardzo ważna wskazówka na ten temat, co z tą teorią dalej robić. No po pierwsze, jest to wskazówka dla ewentualnego budowania kwantowej wersji grawitacji, ponieważ w tym obrazku czysto afinicznym wiemy w sposób jasny, co jest konfiguracją pola, a co pędem. W związku z tym to
jest bardzo istotna informacja. A po drugie, jest wysoce prawdopodobne, że obecna wersja teorii względności jest znów cieniem czegoś innego, czegoś bardziej ogólnego, ponieważ w sposób oczywisty teoria względności no, nie opisuje nam świata w skali kosmicznej, prawda? Ciągle mówimy o tej ciemnej materii, ciemnej energii i próbujemy tę teorię względności jakoś generalizować, prawda? Uogólniać. Ja to zawsze się śmieję, że czy ogólna teoria względności wymaga dalszych uogólnień, prawda? No i można do tych uogólnień zabierać się w ten sposób, że zamiast R dopisywać jeszcze R kwadrat w Lagrangianie albo coś takiego, ale to są słabe metody, dlatego że Pan Bóg nie pracuje w ten sposób. Natomiast jak się spojrzy od tej strony afinicznej, to człowiek sobie myśli tak, no cała ta obecna teoria względności polega na założeniu, że Pan Bóg, mając do dyspozycji cały tensor krzywizny, który jest kolekcją trzech obiektów, prawda? No to jakoś wziął pod uwagę, posłużył się tylko tym jednym kawałkiem. A może jednak posłużył się całym tensorem krzywizny, prawda? Wydaje mi się, że poszukiwanie uogólnień teorii względności po to, żeby opisywały wszechświat również w skali kosmicznej, oparte na takim przypuszczeniu, jest dużo, dużo ciekawsze niż po prostu dopisywanie ad hoc dodatkowych członów. Przede wszystkim również dlatego, że jak się ma do dyspozycji metrykę a priori, to budowanie rozmaitych skalarów, które można dodawać do metryki, jest bardzo łatwo. Jest miliony rozmaitych członów, które sobie można wymyśleć i dodawać do Lagrangianu. Natomiast jak ma się taki tensor i z niego trzeba zbudować gęstość skalarną, och, to ręce są prawie związane. Pokazałem Państwu, że tutaj jest tylko jedna możliwość, jak nie ma pól materii. No jak są pola materii, to jeszcze troszkę innych możliwości otrzymujemy, ale bardzo mało. W związku z tym idziemy takim tropem dobrze wyznaczonym. Sama natura tych obiektów mówi nam, jak Lagrangian może wyglądać. Dużo bardziej wierzę w tę trop. No i na tym kończę, ponieważ ten wykład to jest wstęp do teorii względności. Czyli innymi słowy, ja Państwu zaprezentowałem podejście do teorii względności oparte na tensorze krzywizny, który opisuje pochodne pola układów inercjalnych, a to pole układów inercjalnych dobrze jest kodować w postaci współczynników koneksji. No i w związku z tym zdecydowałem się na to, że tę gammę nazywam polem grawitacyjnym. Natomiast obecna postać teorii względności jest oparta na założeniu, że z tego tensora krzywizny natura, mówię czasami Pan Bóg, czasami natura,
bo Państwo zdajecie sobie sprawę, że to nie jest żadne moje wyznanie wiary, tylko chwyt retoryczny. Natura używa tylko jednej małej cząstki. Założenie to jest dosyć śmiałe i przypuszczam, że tak nie jest. I w związku z tym w tę stronę bym uogólniał teorię względności. Na tym ten wątek kończę. No i teraz chciałbym Państwu powiedzieć coś na temat fizyki. No bo mówiłem o strukturze matematycznej, ale póki co nie pokazałem, że ta teoria, którą tutaj opisaliśmy, ma jakikolwiek związek z teorią newtonowską, teorią, którą się nazywa prawem powszechnego ciążenia. No i właśnie w tym wykładzie rozpocznę uzasadnianie. W szczególności powiedziałem Państwu o tym słynnym współczynniku 1 przez 16 pi. No, gdyby pracować nie w geometrycznym układzie jednostek, to tutaj jeszcze by była stała grawitacyjna i że o ten metrykę identyfikujemy z tym kawałkiem pędu kanonicznie sprzężonego do koneksji właśnie z tym współczynnikiem. Uzasadnimy to w wyniku rozumowania, które przeprowadzę, które rozpocznę na dzisiejszym wykładzie, dlatego że zapewne nie zdążę go skończyć. Mógłbym postąpić w ten sposób, że wstawić tam nieznaną stałą i następnie przez porównanie z prawem powszechnego ciążenia stwierdzić, a to ta stała musi być 16 pi. No, postąpiłem inaczej, mianowicie podałem Państwu wynik, a teraz go uzasadnię, ponieważ chciałem te wszystkie moje rozważania prowadzić już z odpowiednimi współczynnikami. No więc proszę Państwa, na czym polega, może polegać porównanie tej naszej teorii z teorią newtonowską? No w teorii newtonowskiej mamy ustaloną metrykę, prawda? Mamy ustaloną metrykę g mu nu równą, prawda? No tutaj jest metryka jednostkowa, a tutaj jest minus 1. Dla silnych pól grawitacyjnych albo dla wysoce nieinercjalnych układów współrzędnych, no ta metryka może się znacznie różnić od tej standardowej metryki, którą oznaczymy sobie literką eta mu nu. I porównanie teorii Einsteina z prawem powszechnego ciążenia polega na założeniu, że prawdziwa metryka, ta, o której mówią równania Einsteina, niewiele się różni od tej standardowej metryki, którą rozważamy w przypadku braku pola grawitacyjnego. Czyli ten dodateczek tradycyjnie oznacza się h mu nu, prawda? I mówimy, że to jest ta stała metryka,
która jest niezmienna, plus mały dodatek. To jest małe. I porównanie polega na tym, że będziemy pisali, będziemy przybliżali równania Einsteina z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu w tym H. Gdy H jest małe, to członek kwadratowy w tym H będziemy odrzucali. I w ten sposób otrzymamy pewną przybliżoną teorię. Ta teoria nazywa się zlinearyzowaną, czy liniową grawitacją. No i pokażemy, że w sytuacjach rozważanych przez Newtona ta teoria rzeczywiście przechodzi w prawo powszechnego ciążenia. Proszę Państwa, tylko tutaj zanim rozpoczniemy rachunki, to tutaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że taki rozkład metryki niewiele różniącej się od metryki stałej na tę metrykę stałą i coś małego nie jest jednoznaczny. To jest bardzo ważny problem i musimy go na samym początku omówić, no bo proszę Państwa, przypuśćmy, żeśmy dokonali takiego rozkładu, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że metryka czasoprzestrzenna jest równa g mu nu dx mu dx nu. Bardzo często w podręcznikach fizycznych zamiast pisać g, to się pisze ds kwadrat. Nazywa się to elementem długości. No Państwo wiecie, o co chodzi, prawda, że jak obliczamy czasoprzestrzenną długość linii, no to właśnie coś takiego liczymy. No proszę Państwa, gdybyśmy dokonali małej zmiany współrzędnych, no powiedzmy, że x mu napiszemy, wprowadzimy nowy układ współrzędnych, nazwijmy te współrzędne x, y mu, no plus mały dodatek. Ten mały dodatek często się nazywa xi mu, no i on zależy jakoś tam od y, prawda? Zobaczmy, jakby ta metryka się zmieniła. No, pamiętając o tym, że g na początku jest metryką stałą plus mały dodatek, no to dokonujemy tutaj tej transformacji. No, czyli proszę Państwa, jak to jest? To jest eta mu nu plus, no, albo może niech tak będzie, g mu nu delta x mu delta dx nu. No i teraz wstawiamy, prawda, na dx mu, dx nu. Podstawiamy i wyrażamy to przez te nowe zmienne. No to jest standard, który ja tutaj Państwu wielokrotnie robiłem. Po prostu tę samą metrykę wyrażamy w nowych zmiennych. No to mamy g mu nu, a tutaj co to jest dx mu? No to jest d y mu plus, no trzeba różniczkę tego, to co to jest, proszę Państwa, to jest xi mu i pochodna po y powiedzmy sigma dy sigma, prawda? O. No i to samo robimy na dx mu, więc jest dy nu plus xi nu i teraz różniczkujemy po kappa dy kappa. No ale proszę Państwa, teraz pamiętamy, że to g to się składa z członu zerowego rzędu plus członu pierwszego rzędu. Prawda? Czyli to jest duże, a to jest małe.
No i tak samo to jest małe, prawda? To jest małe. Formalnie można by to było zapisać tak, że to jest człon zerowego rzędu, a to jest człon pierwszego rzędu. To jest też człon zerowego rzędu, to jest człon pierwszego rzędu. No to proszę Państwa, wyliczmy to. No to tak, najpierw człon zerowego rzędu, no to trzeba wszędzie wziąć zerowy rząd, prawda? A dobrze, to jest eta mu nu dx mu dx nu. Dobrze. A teraz człon. Ojej, bardzo przepraszam. dy mu. No teraz zbierajmy człony pierwszego rzędu. No człony pierwszego rzędu, no to tak, to wezmę człon pierwszego rzędu. No to tutaj już muszę brać człony zerowego rzędu, no czyli plus h mu nu d y mu d y nu. No albo któryś z tych członów pierwszego rzędu będę brał, no to wtedy ten tutaj muszę wziąć człon zerowego rzędu, prawda? No to jak to będzie? To będzie plus eta mu nu razy ten człon, prawda? Xi mu sigma d y sigma, a tu już muszę wziąć pierwszego rzędu, no albo tu biorę pierwszego rzędu, a tutaj zerowego rzędu, no to będzie plus dy mu, a tutaj pierwszego rzędu, xi mu kappa dy kappa. Plus, już nie ma więcej członów pierwszego rzędu, plus człony wyższych rzędów. No proszę Państwa, widać zatem, że ten człon pierwszego rzędu w metryce zmienił się. Prawda? My go jeszcze spróbujmy zapisać w następujący sposób. Po pierwsze, ta metryka jest stała. W związku z tym ją można bezkarnie pod to różniczkowanie wnieść. Prawda? No bo ona jest stała. No w związku z tym będzie różniczkowanie xi mu zwężonym z tą metryką eta. No to po prostu jest to, prawda? Czyli to jest tak. Eta mu nu plus h mu nu razy dx mu dx nu. A w tym członie będę miał coś takiego. Plus xi, jak opuścimy przy pomocy ety, wszedłszy pod to różniczkowanie, to mu, no to będzie xi nu, no a pochodna po sigma zostanie, prawda? dy sigma dy nu. A tutaj tak samo postąpimy z tą etą, wejdziemy pod ten znak różniczkowania i spuścimy to nu na dół, no to będzie plus xi mu kappa. No i jak tam stało dy mu dy kappa. No a na samym końcu, proszę Państwa, przechrzcimy sigmę na mu, no bo tutaj wszystko jedno, no po prostu sumujemy po wszystkich wartościach sigmy, w związku z tym również można przechrzcić sigmę na mu, a z kolei tutaj kappę przechrzcimy na mu.
No bo tutaj po wszystkich wartościach kappy sumujemy. No to widać, że oto coś to jest nic innego jak xi mu przecinek nu plus xi nu przecinek mu, czyli taką symetryczną pochodną, razy dy mu dy nu. Czyli widać, proszę Państwa, że to coś, co kiedyś było h mu nu plus h mu nu dx mu dx nu, teraz jest równe eta mu nu plus h mu nu plus xi mu nu plus xi nu mu, prawda, razy dy mu dy nu. Widać zatem, że takimi małymi zmianami układów współrzędnych można zmieniać ten dodatek, prawda? Można zmieniać ten dodatek. Ci z Państwa, którzy słyszeli coś o pochodnej Liego, to widzą, że oto to jest nic innego jak pochodna tej stałej metryki względem tego pola wektorowego xi. W każdym razie widać, że rozkład takiej metryki, która niewiele różni się od metryki płaskiej, na właśnie tę metrykę płaską i mały dodatek, jest absolutnie niejednoznaczny. Taka transformacja h mu nu przechodzi w h mu nu plus xi mu nu plus xi nu mu odgrywa taką samą rolę jak w elektromagnetyzmie dodawanie do czteropotencjału gradientu jakiejś funkcji cechowania. I cała teoria jest dana modulo to cechowanie. Wszystkie wnioski fizyczne z tej teorii nie zależą w elektromagnetyzmie od tego cechowania i tak samo tutaj nie zależą od tego cechowania. No w związku z tym trzeba jakoś podzielić tę informację zawartą w tej metryce no na część, jakby to powiedzieć, pożyteczną, no i to cechowanie, które jest dowolne i które, prawda, nie odgrywa roli, tak jak dodawanie gradientu do czteropotencjału, no po prostu nie zmienia żadnych wniosków fizycznych z tej teorii. No proszę Państwa, jednym ze sposobów uniezależnienia się od tego wyboru cechowania jest właśnie wybór jakiegoś standardowego cechowania, prawda? No w szczególności Państwo pamiętacie, że w elektrodynamice są różne ważne cechowania, które jakoś upraszczają rachunki. Na przykład jest cechowanie Lorentza, dzięki któremu równania Maxwella zamieniają się na równanie falowe. Jest bardzo ważne cechowanie Coulomba. Proszę Państwa, tutaj jest pewne bardzo ważne cechowanie, które warto użyć, ponieważ przy jego pomocy będzie można
Rachunki są dość proste. Jest to taki trik, który już zastosował Einstein chyba w 1916 roku do tych rachunków. No i proszę Państwa, ten trik polega na tym, żeby zażądać, żeby te współrzędne, każda ze współrzędnych jest funkcją, prawda? Otóż, żeby te współrzędne spełniały równanie falowe. Żeby spełniały równanie falowe. To bardzo łatwo jest pokazać, co to oznacza. No bo co to jest d'Alembertian? No d'Alembertian to jest taka pochodna kowariantna alfa tego x mu. To można wypisać w ten sposób, że to jest 1 przez pierwiastek z to równanie można jeszcze tak napisać, że tutaj, ponieważ to są pochodne kowariantne liczone względem metryki, to metryka, wszystko co zależy od metryki jest kowariantnie stałe, więc można wprowadzać pod i nad podróżniczkowanie, to ja sobie zrobię tak. Podzielę to przez pierwiastek z G, a tutaj pomnożę przez pierwiastek z G. No prawda, to jest to samo, dlatego że metryka jest kowariantnie stała, więc po zróżniczkowaniu kowariantnym daje 0, więc to jest to samo. A teraz, proszę Państwa, skorzystam z faktu, że to jest gęstość, bo to jest funkcja. To jest funkcja. Proszę Państwa, co to jest pochodna kowariantna? Co to jest pochodna kowariantna? Pochodna kowariantna, czyli to jest pochodna kowariantna beta g alfa beta x mu, prawda? No ale to jest funkcja, prawda? To nie jest wskaźnik. Mu nie jest wskaźnikiem w tym równaniu. To jest numerek funkcji. Zamiast tego x mu można sobie myśleć, że tutaj stoi jakaś funkcja. Co to jest pochodna kowariantna funkcji skalarnej? No, to jest po prostu tyle samo, co pochodna zwykła. Podnosimy wskaźniki i otrzymujemy wektor. Mnożymy ten wektor przez gęstość skalarną, otrzymujemy gęstość wektorową. Aha, no to proszę Państwa, pochodna dywergencja gęstości wektorowej, to już pokazaliśmy, że to jest to samo, co zwykła dywergencja, prawda? To już ćwiczyliśmy, czyli widać, że to jest po prostu takie wyrażenie, gdzie są same pochodne zwykłe, a ta kowariantność polega na tym, że tutaj mnożymy, a tu dzielimy przez moduł z G. No dobrze, ale teraz w końcu pamiętajmy, że jako te x to wstawiliśmy współrzędną o numerze mu. No to proszę Państwa, ile to wynosi? Ile wynosi pochodna współrzędnej o numerze mu po współrzędnej o numerze beta? No to ewidentnie jest delta mu beta, dlatego że jeśli to jest ta sama współrzędna, to jest 1, a jak różna współrzędna, to jest 0.
pochodna x po y jest 0, a pochodna x po x jest 1, tak? Dobrze, to teraz to wstawiamy tutaj, no i ta delta wstawi nam na miejsce bety mu, prawda? Czyli równa się 1 przez pierwiastek z g d alfa, a tutaj jest pierwiastek z modułu g, g alfa mu. O. I proszę Państwa, my chcemy, żeby to było równe 0. Takie współrzędne, które spełniają ten warunek, nazywa się współrzędnymi harmonicznymi. No to są, to jest bardzo ważny trik. Powiem Państwu, że niezwykle trudne matematyczne twierdzenia na temat równań Einsteina o istnieniu jednoznaczności rozwiązań zostały uzyskane przy pomocy stosowania tego triku, że będziemy takie, nie byle jakie współrzędnych używali, tylko właśnie takie. Notabene powiem Państwu, że jednym z pierwszych fizyków, którzy używali tego, no tak, Einstein używał tego od razu na początku do tego, co ja będę tutaj Państwu wykładał, ale potem bardzo intensywnie tymi współrzędnymi harmonicznymi posługiwał się wspomniany już przeze mnie Władimir Fock, który podniósł to cechowanie wręcz do rangi filozofii i wręcz uważał, że żadne inne współrzędne nie są dobre, że teorię względności trzeba po prostu w takich współrzędnych używać, bo jak nie, to to jest do niczego. To są prawdziwe fizyczne współrzędne. Oczywiście z tym się zupełnie nie zgadzam, zresztą ten punkt widzenia był bardzo krytykowany. No bo cóż, geometria różniczkowa polega na tym, że można używać dowolnego układu współrzędnych. Natomiast ten wybór jest technicznie bardzo ważny. Proszę Państwa, i teraz ja na razie tutaj napisałem ten warunek dla dowolnego tensora metrycznego, a teraz wyspecyfikujmy to do sytuacji takiej, gdy g mu nu to jest równe właśnie stała metryka, taka lorentzowska, plus malutki dodatek i napiszmy te równania w przybliżeniu liniowym. No proszę Państwa, po pierwsze trzeba wyliczyć w przybliżeniu liniowym ten wyznacznik, prawda? No więc to można jeszcze podziałajmy na to metryką odwrotną, nu lambda, no to wtedy co dostaniemy? To dostaniemy, że ta macierz g no zaraz. Przepraszam bardzo, najpierw obliczmy wyznacznik det g mu nu równa się wyznacznik g mu nu razy plus h mu nu. To my zapiszmy to, co tutaj stoi, razy jako g mu nu, a tutaj g nu kappa plus, ojej, przepraszam, bardzo przepraszam Państwa, to jest to eta, prawda? O, prawda, przepraszam bardzo, to jest to eta mu nu razy
Dobrze. Kappa, delta, kappa, nu plus h z podniesionym wskaźnikiem, kappa, nu. Prawda? No bo jak tę metrykę zadziałamy na to, no to tutaj po prostu otrzymamy eta mu nu, a tu h z podniesionym wskaźnikiem, to mu opuścimy ten wskaźnik i będzie to samo. Czyli to jest równe. Sam wyznacznik z eta mu nu, no razy wyznacznik z macierzy jednostkowej, prawda, delta kappa nu plus h kappa nu. No proszę Państwa, wyznacznik z tej macierzy takiej, co ma tylko jedynki i minus jedynki, to jest po prostu minus jeden, czyli to jest minus. No i teraz trzeba obliczyć taki wyznacznik. No więc proszę Państwa, co to jest za macierz? To jest macierz, która ma jedynki na diagonali i oprócz tego porozrzucane tutaj wszędzie takie maluchy, prawda? Bo te h zakładamy, że to jest mała wyższego rzędu i chcemy obliczyć to z dokładnością do członów pierwszego rzędu. No to proszę Państwa, gdybyśmy tutaj chcieli wziąć jakikolwiek człon pozadiagonalny, to i drugi będzie, co najmniej drugi będzie pozadiagonalny. W związku z tym taki człon będzie już drugiego rzędu. Jeśli zatem my chcemy obliczyć tylko człony pierwszego rzędu w H, to wolno nam brać, uwzględniać tylko te człony H, które leżą na diagonali. No to jak tu weźmiemy H00, to już jest człon pierwszego rzędu, to wtedy tutaj z diagonali trzeba brać człony zerowego rzędu, czyli to jest H00. Dobrze. Teraz jak stąd weźmiemy człon pierwszego rzędu, to potem już stąd trzeba brać zerowego rzędu, czyli będzie H11 plus, jak stąd wezmę pierwszego rzędu, to stąd już muszę brać zerowego rzędu, żeby dostać, plus H22 plus H33. Przepraszam bardzo, zapomniałem jeszcze o tym minusie, czyli to się równa minus H mu mu, czyli ślad tego tensora H bardzo często w literaturze oznacza się go jako H duże, więc to H duże to jest po prostu ślad tego małego H. No wobec tego pierwiastek z wyznacznika z G to się równa pierwiastek z Państwa przepraszam, to są człony pierwszego rzędu, ale zapomniałem jeszcze człon zerowego rzędu, no bo jeszcze można brać wszystkie zerowego rzędu, więc jest plus jeden, prawda? Plus jeden. Czyli to jest jeden minus h mu mu, czyli to się równa jeden. Minus H. Nie, ojej, bardzo Państwa przepraszam. Ten minus to był przed wszystkim. Ja, to bez sensu zupełnie. O, to minus jest przed wszystkim, bo ten minus to jest wyznacznik. Właśnie, o tutaj stoi przed wszystkim, a tutaj jest. Bardzo Państwa przepraszam.
No dobrze. Czyli to jest, ten minus się likwiduje przez moduł, czyli to jest 1 plus h. No pamiętamy, że to h to jest człon pierwszego rzędu, więc przybliżenie pierwiastka od 1 plus coś małego to jest 1 plus połowa tego małego. Prawda? O. Czyli z dokładnością do członów pierwszego rzędu obliczyliśmy sobie to h. No, jeszcze potrzebujemy, proszę Państwa, macierzy odwrotnej. Prawda? Czyli pamiętamy, że metryka to jest metryka stała plus mały dodatek. To ja pytam, proszę Państwa, czemu jest równa metryka odwrotna? No i podaję odpowiedź, że to jest metryka odwrotna do tego stałego, do tego członu zerowego rzędu, a tu jest minus, to h z podniesionymi wskaźnikami przy pomocy tej stałej metryki mu nu. To jest moja teza, którą natychmiast Państwu udowodnię. Czyli sprawdzę dowód. Czyli wypowiedziałem twierdzenie, że z tego wynika to, oczywiście z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu. No bo to sprawdźmy. Mamy eta mu nu plus h mu nu i mnożymy to przez tę macierz. No oczywiście pomnożymy ją tak, no powiedzmy nu kappa, czyli będzie eta nu kappa minus h nu kappa. No to sprawdźmy, ile to wyjdzie. No oczywiście tutaj wyjdzie macierz jednostkowa, bo to jest macierz odwrotna do tej, czyli będzie delta mu kappa. No powiedzmy tak, więc to razy to. Teraz to razy to, no to po prostu ta, to h będzie, temu h podniesiemy składową nu przy pomocy tej stałej metryki zerowego rzędu do góry i nam wyjdzie plus h mu, a u góry kappa. Dobrze. Teraz następnie to, jak mnożymy, to z kolei to h miało podniesiony wskaźnik nu, no to go przy pomocy tej ety obniżymy na dół i nam wyjdzie plus h, na dole będzie mu, a na górze kappa, jak było, tak jest, a jeszcze zostanie plus h razy h, no ale h razy h to już jest człon drugiego, że, oj, przepraszam bardzo, tutaj oczywiście był minus, prawda, bo jak to mnożymy przez to, to da plus, a tutaj da minus, więc to się uprości. No i zostaje rzeczywiście z dokładnością do członów pierwszego rzędu plus o małe od h kwadrat, prawda? Z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu, przepraszam bardzo, o małe od h, o duże. Tak, tak, tak. No, minus, ale to jest oczywiście tylko taki symboliczny zapis. No dobrze, więc udowodniłem, że rzeczywiście macierzą odwrotną do tej, z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu jest to. No i teraz już w końcu
przepiszę to równanie na to, żeby współrzędna z numerkiem mu była harmoniczna, z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu. Więc napiszemy 0 równa się 1 przez pierwiastek z g. Z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu to jest 1 plus 1 druga h. Następnie d alfa, tutaj widzę, że jakoś nieszczęśliwie postawiłem nawias, bo to ten nawias to miał niby stać tutaj, żeby pamiętać, że różniczkujemy iloczyn, prawda? No i teraz, proszę Państwa, co jest? 1 plus połówka z h. No i wstawiamy to coś. Eta mu nu minus h mu nu. No więc, proszę Państwa, jest człon zerowego rzędu, który przepraszam bardzo, tu jest alfa. Alfa nu. Nie, tam było alfa mu. Dobrze, alfa mu minus h alfa mu. No proszę Państwa, mnożymy takie dwa człony, więc mamy człon rzędu zerowego, czyli stały. No ale on różniczkowany po czymkolwiek da zero, więc to nie warto. Wypisujemy zatem człony pierwszego rzędu. To jest d alfa. I jaki tu jest człon zerowego rzędu? No po pierwsze jest minus h alfa mu oraz plus 1 druga eta alfa mu razy h. No to teraz po pierwsze widać, że to są już człony pierwszego rzędu, w związku z tym stąd nie, no bo można by było powiedzieć, że 1 nad 1 plus coś małego to jest 1 minus to coś małego, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, dlatego że to jest człon pierwszego rzędu, to jak pomnożę przez człon pierwszego rzędu, to da tę małą wyższego rzędu. W związku z tym tutaj bierzemy tylko jedynkę. Wyniosę to minus przed wszystko, a to zapiszę w następujący sposób. H alfa mu plus minus 1 druga eta alfa mu razy h i to ma być równe 0. Proszę Państwa, o takie coś oznaczenie pochodzi od Einsteina. Einstein w swoich rachunkach oznaczał h z kreseczką. Prawda? H z kreseczką. To jest to h, od którego odjęto tak, coś takiego diagonalnego, pomnożonego przez sam ślad h. No i musi być d alfa h mu nu równa się 0. To jest to cechowanie, które odpowiada. Einstein był bardzo zadowolony, dlatego że to z grubsza rzecz biorąc odpowiada cechowaniu Lorentza w elektrodynamice. On mówił tak, no tak jak potencjał elektromagnetyczny
jest potencjałem dla wszystkich zjawisk, tak samo dla zjawisk grawitacyjnych potencjałem jest to H. Jest to H. I tak jak cechowanie Lorenza polega na tym, że żądamy, żeby dywergencja, czterodywergencja A była równa 0, to tu też żądamy, żeby taka czterodywergencja była równa 0. No, jest to jakaś analogia. Ona czasami prowadzi na manowce, ale do rachunków jest bardzo dobra. No i chyba na tym zakończymy. I zawsze, jak mamy konfigurację pola w liniowej grawitacji, to można przejść do takiego właśnie cechowania, no i wtedy równania Einsteina się jakoś tam upraszczają. Dziękuję bardzo.